To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, bo czynicie to, co wam przykazuję. Już uprzedza to, co stanie się losem wszystkich apostołów. Też oddadzą swoje życie za braci. Głosząc tę miłość, którą w najdoskonalszy sposób objawił swoim nauczaniem, swoimi cudami, swoją paską Pan Jezus. I wtedy stanie się potwierdzenie także na ich apostolski sposób, na ich apostolską posługę tego, co Pan Jezus mówił dużo wcześniej już o sobie, że jest dobrym pasterzem, że zna swoje owce, że za te owce oddaje swoje życie. Bóg Ojciec wydał swojego Syna za nas. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. W ten sposób Chrystus uwielbił Ojca, a jednocześnie wskazując na siebie jako najwyższego pasterza, mówi: kochajcie się. Kochajcie się i miłujcie taką miłością, jaką ja was umiłowałem. I to wasza miłość ma być znakiem obecności Boga i miłości Boga do świata. Drodzy siostry i bracia, właśnie to, co rozważamy dzięki dzisiejszej Ewangelii, staje się kluczem do zrozumienia tego, kim jest chrześcijanin. Pamiętamy dobrze to przesłanie z 4 rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy Kain po zabójstwie swego brata Abla jest pytany przez Boga, gdzie jest twój brat. I odpowiedź Kaina, bezczelna, kłamliwa: nie wiem, czy ja jestem stróżem mego brata. A tymczasem dzięki Chrystusowi wiemy, gdzie jest nasz brat. Bo każdy, kto został powołany przez Boga do życia, jest naszym bratem. I jesteśmy Jego stróżami. Stróżami Jego życia. Od chwili Jego zaistnienia na świecie. Od chwili poczęcia aż do momentu śmierci. To jest nasz brat. I wiemy, że to jest nasz brat. Wbrew kłamliwej propagandzie także tych ludzi, którzy przecież studiują i są doskonale wykształceni także w genetyce i doskonale wiedzą, w którym momencie poczyna się człowiek. Ale dla takich czy innych powodów będą uciekać z tego stwierdzenia. Mówiąc o zlepku komórek, o zygocie, o wodzie, nie powiedzą: to jest człowiek. To już jest człowiek. Oni tego nie powiedzą. Ale Bóg nam to mówi. Ten, który do końca umiłował świat. I doskonale rozumiemy przez to, że być chrześcijaninem, przeżywać całą swoją chrześcijańską godność, to także być na straży życia drugiego człowieka. I to jest przedłużanie tej pasterskiej posługi Chrystusa wobec nas. Zna owce. Oddaje za nie swoje życie. My też wiemy,
kto jest naszym bratem, kiedy się poczyna i zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy go kochać. Miłością ofiarną. Miłością, która niekiedy domaga się poświęceń z siebie. Która naważa się wielkim tego świata. Bo taka jest miłość. Bo takie są jej wymogi. Bo tego nas nauczył Pan Jezus. Wiemy, że przychodzi nam zmagać się o życie naszego brata pośrodku cywilizacji śmierci. Przeciwnej cywilizacji, która na własne życzenie zmierza do samozagłady. Ale my na przykład mamy budować cywilizację miłości. Tej miłości, która jest Boga. Tej miłości, która będąc Boga jest dla drugiego człowieka. I nie dość podkreślać właśnie to, że jest to z Boga. Bo jak niedawno pisał papież emeryt Benedykt XVI, wszędzie tam, gdzie człowiek odstępuje od Boga, tam także odstępuje od człowieka. My nie możemy od człowieka odstąpić, bo jesteśmy z Boga. To jest to właśnie to cudowne przesłanie, które znajdujemy w pierwszym liście świętego Jana. Jesteśmy z Boga i dlatego do nas należy zwycięstwo. Zwycięstwo naszej wiary. I wynikającej z tej wiary naszej miłości i nadziei. Wiemy, że ta cywilizacja śmierci przybiera coraz kolejne przejawy polegające na tym, że neguje się wartość małżeństwa i rodziny. I próbuje się sankcjonować prawem związki, które są w gruncie rzeczy zaprzeczeniem istoty małżeństwa. To także w jakiejś mierze należy do cywilizacji śmierci, ponieważ nie znajduje się w istocie tego, co byśmy nazwali cywilizacją autentycznej miłości, po której powołał człowieka sam Bóg, stwarzając go jako mężczyznę i kobietę i błogosławiąc im, dając życie pełne miłości i płodności. Cóż nam za tym pozostaje? Pozostaje wiele. Właśnie budować tę cywilizację miłości. Wszędzie i za wszelką cenę. Pokazując piękno tego, czym jest życie małżeńskie i rodzicielskie. I rodzinne. Pokazując sobą, swoim trudem, swoją radością, swoją wiernością, swoim poświęceniem, niekiedy bardzo daleko idącym, aż po heroiczność. Świat mógł ten antyczny, rzymski, pierwszy wieków chrześcijaństwa. Świat mógł rzucać chrześcijan na pożarcie dzikim zwierzętom w arenach i cyrkach. I mógł ich oskarżać o wrogość do rodzaju ludzkiego. Bo już taki zapis znajdujemy w kronikach Tacyta, gdy opisywał on prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Ale jednocześnie ten sam świat mówił z podziwem, wskazując na chrześcijan. Patrzcie, jak oni się miłują.
możemy cierpieć z powodu tej przemożnej cywilizacji śmierci. Ale musimy pokonywać ją siłą miłości, tą, która nie jest wysoka od samego Boga, który jest miłością. I musimy w tym wszystkim wybiegać ku ostateczności. Ku temu czasowi, tej chwili, kiedy spełnią się czas. To o nich mówi dzisiejszy fragment z Apokalipsy. Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nim i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nim. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I ten, który mówi, zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. Oto czynię wszystko przeniknięte miłością. Oto czynię wszystko nowe, przeniknięte miłością na wieczność. I zapraszeni w nią właśnie naszą wiarą i nadzieją. Dbajmy, drogie siostry i bracia, w tym, by nie ustawać w tej naszej miłości wzajemnej, do której wzywał nas Chrystus w wieczerniku, tuż przed tym, jak miał ten wieczernik opuścić i oddać życie. Także zaraz. Które od Boga pochodzi i do człowieka prowadzi.